Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest pan Alojzy Szoska, etatowy członek zarządu powiatu kościerskiego. Panie radny, czy jest pan jeszcze solą wokół opozycji? Panie redaktorze, trudno mi na to odpowiedzieć. Ja osobiście nie uważam się, że jestem solą wokół dla naszej opozycji. Rozpocząłem pracę w dniu 3 stycznia i praktycznie, tak jak wcześniej powiedziałem, odcinam się od różnych spraw zaszłych, które miały miejsce. Chcę kreatywnie działać dla dobra powiatu w dziedzinach, które mi pan starosta i rada powierzyła. I liczę na współpracę. Liczę na współpracę i myślę, że ona jest. Zauważyłem, że w kolejnych sesjach, w kolejnych rozmowach wiele spraw istotnych dla powiatu udało się załatwić, udało się wykreować. I rozmawiam z wszystkimi. A propos stanowiska starosty, też w kuluarach mówiło się o pana osobie, że pan też był brany pod uwagę, jeśli chodzi o starostę kościerskiego. To znaczy się, jak to bywa przy wyborach, kiedy postanowiłem już nie kandydować na wójta, były takie głosy, były takie rozmowy. Ja natomiast nie podjąłem osobiście takiej decyzji, żeby kreować się na starostę powiatu kościerskiego. Było to moje wewnętrzne przekonanie, natomiast dałem się do dyspozycji takiej, można powiedzieć, w drugim czy w trzecim rzucie. O, coś takiego, że mogę współdziałać, mogę pomóc organizować życie powiatu, ale nie jako szef główny. To było moje wewnętrzne takie przekonanie. Czym się zajmuje etatowy członek zarządu? Więc czym się zajmuję na dzisiaj? Postaram się króciutko powiedzieć, więc dział, którym kieruję i nadzoruję, to jest Wydział Rozwoju Powiatu, następnie Wydział Geodezji, Konserwacja Zabytków i dział Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Wychowawczy Gromadka oraz Dom Pomocy Społecznej w Ciseviu, który też bezpośrednio nadzoruje. Oprócz tego jeszcze mam zagadnienia związane z koordynacją terenową. To jest współpraca z wójtami w zakresie organizacji życia powiatu, bieżące rozmowy, typowo gospodarcze rozmowy w tej dziedzinie. No i dodatkowo obdarzono mnie jeszcze funkcją społeczną, szefem Rady Zatrudnienia. Jest tam też troszeczkę pracy i obowiązków. Ale podkreślam, że te wszystkie inne funkcje społeczne, czy nie zupełnie społecznie, pracuję tylko jako etatowy członek zarządu. Zrezygnowałem też z pracy w gminie, bo pracowałem tam u wójta jako doradca, także mam tylko jedno miejsce pracy i poświęcam się tylko dla swojej jednostki macierzystej. Chyba nie było trudności z tym. No, pan jako doświadczony samorządowiec, chyba najbardziej doświadczony, jeśli chodzi o staż w gronie członków wszystkich zarządu powiatu. Bez problemu chyba pan wszedł, że tak powiem, w tę robotę, tak w cudzysłowie nazwę. No muszę powiedzieć tak, że wszedłem z marszu, to, chociaż troszeczkę zaskoczyły mnie trudności, jakie powiat przeżywa, szczególnie trudności finansowe, wynikające z lat poprzednich. No właśnie, a pan jako doświadczony samorządowiec, który miał i pewnie i te lata takie bardzo dobre i trochę chudsze, jak pan patrzy na ten budżet? Jest to taki budżet do przeżycia, wie pan, że powiat przeżyje? Czy egzystencji, czy da się tam rozwinąć w jakiś sposób? Czy jest szansa, że jednak troszeczkę do przodu pójdziemy tak, w tym roku? Generalnie nie chciałbym nikogo oceniać, bo tak jak cały świat dzisiaj przeżywa pewien kryzys finansowy, ten kryzys przekłada się na Unię Europejską, a z kolei Unia Europejska wymogła na naszym ministrze pewne cięcia budżetowe, obcięcia zmiany ustawy o finansach publicznych, w związku z czym ten dług publiczny liczy się bardziej ostro i powiat stanął przed takim zadaniem, gdzie ścięto masę środków finansowych. To na pewno da się przeżyć, chociaż start jest trudny, dlatego że przy poziomie około 50% jest trudno wyasygnować środki chociażby na programy prorozwojowe. Niemniej tutaj moja ocena całej sytuacji jest taka, że 50% to też jest dobrze, bo wykonano wiele inwestycji, to też jest źle, bo jest trudny start. Dla mnie osobiście to jest stwierdzenie, że mam do dyspozycji tyle i to, co
uda mi się zrobić, to zrobiłem. Poprzednie rady rozliczyły się z tego, co zrobiły. Inwestycje są wykonane i tak do tego podchodzę. Nawet w programie ekonomicznym, bo współdziałałem jeszcze jako wójt w Radzie Samorządu Terytorialnego, ocena była dwuznaczna. Jak daleko się może samorząd zadłużać, a jak się nie może zadłużać. I była to też duża odwaga poprzedników, którzy tak daleko poszli. My w tej chwili mamy problem z bieżącymi wydatkami, ale tak jak powiedziałem, cięcia, które były w Urzędzie Pracy, które były również i są w działalności opieki społecznej, spowodowały to, że my mamy tych pieniążków mniej i musimy mocno liczyć i musieliśmy przejść na ręczne sterowanie. Zresztą byłem pomysłodawcą takiego projektu, aby sterować ręcznie, że po prostu przez okres, nie wiem, 5-6, jeszcze starosta na pewno o tym powie, 8-9 miesięcy sterować ręcznie, aby po prostu na bieżąco wyprowadzić wszystkie zadania, żeby zachować płynność finansową powiatu i zapewnić funkcjonowanie jednostek, a jednocześnie poprawiać ekonomię. Tego się nie da od razu zrobić, to jest program długofalowy. Po prostu wszyscy stajemy przed takim faktem, że musimy liczyć pieniądze. Podam znów przykład Grecji, Hiszpanii, a gdzieś w tym Polski, bo to się, my nie jesteśmy wyspą w świecie. Wszystkie te sprawy budżetowe to jest globalnie są połączone i my w takim systemie żyjemy. I nie sądzę, żeby jakieś rządy nowe, które będą po wyborach, raptownie dały nam więcej pieniędzy. W świetle tego, jak pan ocenia raport otwarcia? Czy to jest negatywne, negatywna ocena, czy jednak bardziej raport, analiza? Dla mnie raport otwarcia jest przede wszystkim analizą istniejącego stanu, który stanowi taki fundament działania. Ja generalnie mówię w tej chwili z moich działach, które wcześniej wymieniłem i już wiem na przykład, że w zespole Wesoła Gromadka będę miał problem, ponieważ jest tam mniej dzieci, ale wynika to też z ustawy, ze standardów, więc będzie trochę nadmiaru kadry i trzeba szukać rozwiązań co z ludźmi, żeby zapewnić im pracę, a jednocześnie zapewnić funkcjonowanie tej jednostki. Już rozmawiałem też w tej sprawie z panią Dominiczek, dyrektorem Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej. Zorganizowałem taką wizytę. To chodzi o to, żeby wybrać dobre rozwiązanie na przyszłość, a wszyscy wiemy, że w Senacie leży nowa ustawa. Nie wiem, czy Senat podpisze odnośnie zmiany parytetów, kierunków działania, gdzie mamy przejść jakby z opieki instytucjonalnej bardziej na prorodzinną. Na co to też? Znaczy? To się tak ma, że na przykład Dom Pomocy Społecznej, tylko zespół Wesoła Gromadka, który według standardów w tej chwili ma około 38 miejsc, będzie mógł mieć tylko 12 plus 12 plus 6. A więc czyli takie stworzenie takiego rodzinnego domu, a przejście domu, tak? Na rodziny zastępcze. Na rodziny zastępcze. Na ten temat jest też dwojaka dyskusja wśród pedagogów i humanistów i można powiedzieć teologów, czy utrzymywać dalej system rodzinkowy w domach dziecka, czy rodziny zastępcze. To jest bardzo delikatny temat, to jest dziecko, to jest wychowanie i tutaj rzeczywiście uważam, że raptowne zmiany mogą zrobić dużo złego dla tego młodego pokolenia, które się tam wychowuje. Uważam, że ono powinno być bardzo wolne, bo przecież młodzież się przyzwyczai do wychowawców, do działania. Nasze centrum, nasz dom ma dobre standardy. Ma dobrą opinię w Urzędzie Marszałkowskim. Po prostu zmiany ustawowe wymuszają niejako również tą działalność ekonomiczną, no niestety. Wracając jeszcze do pana kompetencji, zakresu, czy poprzedniej, że tak powiem, poprzedniemu zarządowi zarzucało się, że no, za mało tych środków pozyskiwał, czy panu w pana dziale temu udało już się coś pozyskać? Więc główne programy twarde, jak to się popularnie mówi, zostały już rozdane. Są jeszcze programy miękkie. Ja akurat jestem członkiem komitetu monitorującego przy Urzędzie Marszałkowskim, komitetu EFES-u, Komitetu Kapitał Ludzki i starałem się o pozyskanie środków. Pierwsze takie, można powiedzieć, małe osiągnięcie to jest zwiększenie dotacji na PFRON. Udało się pozyskać około 148 tysięcy złotych. Jest to bardzo dużo. Na co to są środki? Z tego 108 to są bariery, likwidacje barier. To są bardzo biedni ludzie. Uczestniczyłem z Komisją Społeczną w rozdziale środków. Proszę sobie wyobrazić, że na 108 wniosków mogliśmy obdzielić zaledwie 22 petentów,
ponieważ mieliśmy tylko 50 tysięcy, więc zwiększenie o 108 tysięcy plus te 50, to ile to jest szansa, że ilu się bardzo, bardzo uda pomóc? Cieszę. Ilu ludziom? Oczywiście to też dobre działanie pani dyrektor centrum, która odpowiednio przygotowała wniosek, a ja miałem taką argumentację, żeby pojechać i walczyć o to, o te środki. A jak to była forma pomocy? Ta forma pomocy jest instytucjonalna. To się odbywa w ten sposób, że jest wizja w terenie dokonywana przez pracowników PCPR-u. Jest określony stopień niepełnosprawności, brany pod uwagę jest określony dochód w rodzinie i na tej podstawie podpisuje się umowę na wykonanie barier architektonicznych. Nie są tak zwane łazienki, jak to wszyscy mówią, tylko bariery w łazienkach, czyli osoby niepełnosprawne otrzymują dotacje przez ręce powiatu na poprawę warunków egzystencji codziennej, czyli umywalki, uchwyty, schody, podjazdy, tak. miniwindy. Pojazdy nam się marzą, to jest jakby dalsza sprawa, dalsze pieniądze, trudny problem na dzisiaj, ale bardzo się z tego cieszymy, że wielu osobom uda się to ich marzenia spełnić. I tutaj dodam jeszcze, że w osi 8.1 i 8.2 również złożyliśmy dwa wnioski, które są jakby kontynuacją programu KASZUB. Aha, a więc one pomoc dla osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Są tam wymogi dla kobiet, dla osób niepełnosprawnych. Są tam dwa programy. Będzie można uzyskać dotacje do 38 tysięcy złotych. Średnio w te programy może wejść, mówię średnio, bo nie są jeszcze skończone, około 70 osób. Liczy pan, że aż 70 osób mogłoby taką dotację? Jest szansa na jeden program. W skali tego roku jeszcze? To by się zaczęło przy końcu roku 2011, kontynuacja 2012. Spełniliśmy pierwsze wymogi pod względem formalnym, także jest nadzieja, chociaż konkurencja jest bardzo duża, bo jest tylko 17 milionów na całe województwo, wniosków jest kilkadziesiąt. Staramy się o te wnioski. Ponieważ zauważyłem, że na spotkaniu, jakie mieliśmy z mieszkańcami powiatu, zainteresowanie Kaszubka na swoim programie było olbrzymie. Olbrzymie, tak. Mieliśmy 168 wniosków, a 22 osoby wchodzą. Z dotacją bezpośrednią, 31 szkolenia, innowacja. Także jest to bardzo potrzebne i to są pieniądze, które przez budżet powiatu idą do konkretnego adresata, czyli do mieszkańca powiatu. One są oczywiście w ratach, są tam programy, każdy pisze program, jest kreatywność, miesięcznie po 700, po 800 zł. To jest wszystko rozbite w ramach tego programu, ale bardzo ciekawy program, który jakby to jest... Który to już rok jest tego programu? To jest teraz trzecia edycja, można powiedzieć, starego programu, ale w nowej wersji. Aha. W nowej wersji. To wynika z rozporządzenia ministra płacy i spraw socjalnych, który określa warunki dla urzędów marszałkowskich, dla pana marszałka. Marszałek rozpisuje konkurs, my wpisujemy się w ten program i oczywiście tutaj dziewczyny z Wydziału Rozwoju dobrze to robią, a moim zadaniem jest lobowanie na zewnątrz tego programu, aby po prostu uzyskać, bo przecież inne powiaty też składają. Panie radny, zmieniamy temat. Może jeszcze do tego tematu bym chciał jedno pytanie. Czy monitorujecie to, jak radzą sobie ci ludzie, którzy dostali tak, ten jest taka tego informacja? Programu? Jest taka informacja, jest nawet taki wymóg składania na sesji, jest ocena każdych wniosków, tego wymaga program. Także jest monitoring, jest nawet kontrola. Jak pana zdaniem to się sprawdza? To się sprawdza, można powiedzieć, powiedziałby, że 100%, ale byłoby to nie do końca prawda, bo są wypadki losowe, czasami choroba, albo jakieś takie sprawy niezawinione są. Ale może po prostu tak biznes się nie uda, no bo tak jak to w życiu bywa, tak? Są trafione pomysły? Trafione. Muszę powiedzieć, że za poprzedni rok nasz wydział uzyskał nagrodę ministra. Był program jako innowacja działalności gospodarczej Wisin. Pani z Wisina, pani Urszula. W 17 nominowanych nominacji, a pani naczelnik udzielała wywiadu w Warszawie na spotkaniu z panią ministrem w realizacji tych programów, także myślę, że jesteśmy dobrze w tej dziedzinie, skoro takie osiągnięcia. Panie radny, ja teraz pozwolę sobie temat zmienić. Mamy szansę na LOTA, więc lokalną organizację turystyczną w powiecie w końcu? No tutaj muszę się troszkę pochwalić, że bardzo się z tego cieszę. No właśnie, bo to też z wójtami,
udało też się w raporcie mówi się o tym, że ten lot nie powstał, tak? Listu intencyjnego. Wszyscy wójtowie, włącznie z panem burmistrzem, podpisali list intencyjny w sprawie powołania lokalnej organizacji turystycznej, która według mnie jest bardzo potrzebna w naszym powiecie. I oczywiście jest to pierwsza inicjatywa, która się udała. Cieszę się z tego klimatu. Wójtowie chcą, jakby tutaj kierują się tym pomysłem, żeby było to bardziej w powiecie i bardziej w gminach. Ja też pochodzę z gminy, o czym wszyscy wiedzą, i też bardziej lubuję za gminą, ale nie stoimy w sprzeczności z miastem. Chodzi o to, żeby włączyć pan, tereny, bo tereny turystyczne są po prostu... Mówi pan, że wszyscy włodarze już zdecydowali tak, się, że jest to, chcą jest to niebywały sukces. Także powiat kościerski będzie miał własną lokalną oczywiście organizację przed nami turystyczną. Oczywiście stoi teraz kwestia statutu, który został rozdany. Zastanawiam się, czy będzie mi odpowiadał. Kwestia miejsca, lokalizacji, kwestia powołania prawnego już organizacji turystycznej i włączenia naszych organizacji turystycznych, które są w powiecie, w działanie. Chcę też dodać, że sesja chyba poprzednia, o ile dobrze pamiętam, naszego powiatu uchyliła uchwałę o współpracy z Turystyczne Kaszuby, tak? Z Kaszuby, to jest organizacja, która działa między innymi na powiecie. Nie ze względu na animozję, nie. Mhm. Po prostu bliższa koszula ciału. Nasze organizacje lokalne tutaj prosiły mnie, jeżeli możesz, to pomóż. My chcemy współdziałać. Wczoraj byliśmy na festynie Dnia Dziecka Powiatowym. Tych organizacji, że przerwę powiem, mamy, mamy kilka. Powiem, że tak. Właśnie pani z Towarzystwa Przyjaciół w Dziedzy bardzo się cieszyła. Przepraszam, ale ona bardzo się cieszyła i dziękowała, bo im jest to potrzebne do działania. A organizacji mamy kilkanaście. A jaka jest struktura tej lokalnej organizacji? Jaka będzie struktura? Struktura zostanie określona przez zespół, który... Ale jest, jest na to jakiś pomysł? Jest jakiś pomysł, tak, jak to ma wyglądać? Taki pomysł. Oczywiście jak najmniejszy zarząd, żeby był decyzyjny, bo generalnie ja w ogóle jestem zwolennikiem zarządu jednoosobowego, ale powiaty rządzą się innymi prawami. Mhm. I tutaj przeniesienie na przykład z gminy do powiatu, jest to inna forma, prawda? Ale myślę, że trzyosobowy zarząd, taki jest pomysł i lokalizacja. Debatujemy na temat lokalizacji. Był pomysł CIT-u wykorzystania w Garczynie, ale jest on troszeczkę z boku. I sądzę, że dobre miejsce byłoby tu w mieście mimo wszystko, bo tu się krzyżują wszystkie drogi. Wszystkie drogi stolica dla organizacji. Powiatu naturalna, tak. Ale na pewno ktoś z terenu. Chcę powiedzieć, że taką organizację stolem powołaliśmy, kilka gmin. Mamy siedzibę, jeszcze jako wójt działałem w tym zakresie, mamy siedzibę u pana Mirka w Lipuszu. Tak, w Lipuszu stolem działa aktywnie. Powołaliśmy też Morenkę, który był współtwórcą i członkiem założycielskim. Z tym, że Morenka poszła do Chojnic, tak poszła powiem. Do Chojnic, ale to był wymóg też pana marszałka i właściwie pana ministra Plockie, bo był na spotkaniu. 110 tysięcy osób zamieszkałych mogło zamieszkałych tworzyć. Na terenie. Nasz powiat ma 60 i coś tam, więc trzeba było z Chojnicami się dogadać. Ale będą mogli, myślę, że już nasi też mieszkańcy skorzystają i tutaj szkoda było, że nie wszystkie gminy wtedy weszły z naszego powiatu i stąd te moje działania takie, żeby zrobić taką integrację, żeby gminy z naszego powiatu współdziałały razem, oczywiście na zasadzie dobrowolności, bo są to oddzielne samorządy i tak samo ważny jest wójt, tak samo ważny jest starosta i tak samo ważny jest marszałek. Tu nie ma szczebla podległości, bo niektórzy myślą, że powiat zarządza, kieruje. Nie. To są oddzielne samorządy, które mają pełne prawa, pełną autonomię i tylko w zakresie koordynacji, współpracy, rozmowy mogą tworzyć wspólne organizmy gospodarcze i współdziałać. I wszystkie gminy jednomyślnie przystąpiły? Wszystkie gminy jednomyślnie przystąpiły i dlatego mówię, że jest to pewien sukces. No jest. Oczywiście to wszystko wymaga obróbki twórczej, prawnej, organizacyjnej i działania i pracy. I pracy. Jeszcze tak kończąc powoli, rzecz, na której panu najbardziej zależy, żeby w tym roku udało się zrobić w powiecie. Globalnie rzecz biorąc? Mm-hmm. No, pana zdaniem, rzecz najważniejsza, którą powinno się zrobić. Rzecz najważniejsza, trudne pytanie, mm-hmm. żeby dzisiaj na nie odpowiedzieć, bo jest bardzo dużo spraw. Ja myślę, że tutaj by trzeba to na to spojrzeć tak, zakończyć inwestycje, które są prowadzone, bo są podpisane umowy i kontynuujemy pewne umowy z lat poprzednich. To jest niezmiernie ważna sprawa, żeby te inwestycje zakończyć, żeby można było
oddać na przykład tą salę Szopińskiego. Wiem, że i na pewno już było w mediach, pan starosta wyznaczył pełnomocników zarządu, którzy się tym zajmują na co dzień. Następnie w mojej dziedzinie, którym bezpośrednio kieruję, to utrzymać standardy, te, które są wyznaczone, a wynikają one z przepisów odnośnie opieki społecznej i odnośnie geodezji, zakończyć sprawę ewidencji, uporządkowania ewidencji, w zasadzie nie uporządkowania, a aktualizowania ewidencji. Rozpoczynamy kolejną gminę, to jest Nowa Karczma. Mamy tam bardzo dużo spraw kontrowersyjnych. W mojej gminie tak się zdarzyło, że dopiero teraz, ale jeszcze została gmina Liniewo, więc są to ostatnie dwie gminy. Temat niezmiernie ważny. Niezmiernie ważny dlatego, że już mamy bardzo dużo spraw kontrowersyjnych, skarg, wniosków, skargi o własności, o granice, o ziemię, czasami z lat 50., 80. I to jest niezmiernie ważna sprawa, żeby baza była ważna. A jak ważna ona jest, to wszystkie pozwolenia na budowę, wszystkie kłótnie, które są, to później wychodzi. Więc rzeczywiście ten fundament, ta osnowa geodezyjna, na niej się wszystko buduje, jest niezmiernie ważna. I to też uważam jako ważny cel. Więc te cele są może małe, schodowe, ale w każdej dziedzinie uważam zakończyć to, co rozpoczęto i przejść w nowe i przygotować powiat do rozdania 2013-2020. Dlatego, że środki unijne się kończą, będzie nowe rozdanie. Jak ono dokładnie będzie, to jeszcze nie wiemy. Na pierwszym spotkaniu, które byłem, na pewno rozwój przedsiębiorczości. Więc nie będzie można tego po prostu przespać. Bo chcę powiedzieć, że lokalna organizacja turystyczna to jedno, ale też tutaj z inicjatywy, wszedł burmistrz tą inicjatywą, ale wójtowie też to podchwycili i nasz zarząd również. Ja to bardzo mocno wsparłem. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości, nie tylko w ramach tych programów, które realizujemy, ale również przedsiębiorczości daleko, można powiedzieć, w równolegle pojętej poprzez to, żeby stworzyć ofertę inwestycyjną na przykład powiatu kościerskiego. I w tej chwili wójtowie powiedzieli, że dokonają analizy, jakie posiadają tereny na dzisiaj, żeby razem promować. Żeby razem więc, na przykład promować. Więc byłoby to swoistego rodzaju jedna oferta. Wiem, że jesteśmy... mamy utrudnienia, że mamy park krajobrazowy, że mamy Naturę 2000, że nie wszystkie ale co, dziedziny działalności gospodarczej uzyskają jest koncepcja, zgodze ochrony jest... środowiska, ale te, które są, można razem promować. Jest koncepcja, jesteśmy jednym powiatem, takim w końcu wszyscy razem, nie rozgraniczamy się, że to jest Nowa Karczma, Stara Kiszewa, tak, Dziemian. Ja uważam, że nawet jeżeli ktoś... Powiat kościerski po prostu być w ogóle wychodzi na zewnątrz. Apolityczny, chociaż należy do Platformy, ale generalnie z serca to jestem raczej apolityczny i zawsze taki byłem, a to traktuję jako działalność prywatną, zupełnie prywatną. I żeby po prostu się otworzyć i razem współdziałać dla dobra mieszkańców. Taki jest generalny cel. Jeżeli się uda... Udało mi się tak sprowadzić przedsiębiorstwo do naszej gminy, to jest firma Margo. W tej chwili zatrudnię już kilkaset osób. Jak zaczęli, to było 5 osób. A przez 3-4 lata czyniłem starania i nikt nie chciał przyjść. To jest po byłym prefabecie, budynki i tak dalej. Można tam pojechać, zobaczyć, jak pięknie już tam jest. I to się rozwija, i są podatki, i ludzie mają pracę. I chodzi o to, żeby właśnie stworzyć taką ofertę inwestycyjną. I nieważne, czy ten przedsiębiorca pójdzie do gminy Karsin, czy do Nowej Karczmy, czy do miasta. Ważne, żeby on był w powiecie. Stworzyć mu warunki. Bo to są, tak, to są warunki. To są warunki. Oczywiście nie możemy obiecywać górek na wierzbie, że tam podatki i tak dalej, bo to przepisy określają wszystko, w zakresie regulują, ale ułatwienie w pozwoleniach, ułatwienie działalności codziennej, zachęcenie, pokazanie terenu, to jest dobre. Chcę powiedzieć, że czasami jest to kontrowersyjne. Tamto firmy, jak sprowadziliśmy wcześniej do Berkoczyna, to było przez Radę Umorzenie Podatków 30% chyba przez rok. To inni przedsiębiorcy się denerwowali. Dlaczego? Tak, więc zawsze to jest problem, ale uważam, że taka oferta inwestycyjna na przyszłość to jest takim lot, oferta inwestycyjna to jest takim działaniem kreatywnym na przyszłość, prorozwojowym. Tym bardziej, że wiemy, że w wydziale tylko w Urzędzie Pracy środków mamy mało i ja nie sądzę, że ich będzie więcej. Będziemy się starać, oczywiście. Też złożyliśmy tam dwa programy w tej chwili i podpisałem te dokumenty jako już szef Rady Zatrudnienia. Staramy się o małe wsparcie do 18 tysięcy na takie kreatywne turystyka, innowacje i tak dalej, programy innowacyjne,
I na pewno coś uzyskamy, bo jestem po wstępnych rozmowach. Ale Pana zdaniem ważniejsze jest to, żeby ważniejsze jednak... Ale budowanie trwałego fundamentu tutaj, rozwoju. Żeby przedsiębiorstwa do powiatu przychodziły. Oczywiście mogą być bariery technologiczne, bariery ochrony środowiska, ale musimy sobie z tym poradzić. Ale to muszą u nas być przedsiębiorstwa. I tym wątkiem musimy zakończyć, bo czas nas goni. Dziękujemy Państwu za uwagę. Naszym gościem był pan Alojz Dyszowska, Adam Plutowski, Dziennik Bałtycki. Krzysztof Węcki, Telewizja Kaszuby. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.